Okej, może już przełączyć się tutaj. Oczywiście nie mogę tutaj sobie tak po prostu zbierać tego złota przy tej wieży. O, jak miło. Mogliście ten... A, bo nie, bo tutaj jest ten... Ten tutaj słonik. Bardzo groźna bestia. O. Ale ten już będzie znowu blokował. I w tym miejscu będzie blokada, jeśli chodzi o... fioletowego, tak. Brązowego przeciwnika. No i znowu... Nie za dużo tych ataków. Nieudanych w zupełności. Mam już czterech. Jeszcze czekamy na jednego. Ty się odsuń. Już na wszelki wypadek. Więc tutaj będzie mniej więcej ochrona, więc na razie tylko atak z tej strony muszę odpierać. Wy możecie wracać do zbierania. I więcej statków. No nie. O lol. Ten przeciwnik! Ten przeciwnik! Gdy grałem wcześniej, to ten przeciwnik miał tylko statki zwiadowcze. Kurczę. A to dobre. No ja pierniczę, będę mi tutaj strzelać w moich ocalników. No! No nie. No nie. No bo ja zaraz tutaj rozwalę te statki, kurczę. Nie będzie takiego strzelania. Chodź. Ty nie blokuj. Przeciwnik mi w każdym momencie zadziwia. Ostatnio jak grałem, to zostali tylko przy tych podstawowych statkach. A teraz sobie zmienili już. Przeciwnik, jak mówię, zaskakuje coraz bardziej. No ale dobra. Zniszczymy teraz tą wieżę. Moja konnica powinna dać radę. Tak mi się wydaje. O, nie gub się. Okej. To powinno pójść. Jeszcze stworzymy tutaj mur obronny, który oczywiście mi tutaj zdecydowanie pomoże. Okej. Wy możecie wracać z tej strony, to jest jeszcze jedno przejście, które będzie trzeba ogrodzić. I też by się przydało ulepszyć ten mur. Ty nie, bo to nie będzie za bardzo działać tak jak powinno. Okej, ty nie twórz. Stwórzcie tutaj wieżę. Na drugą już chyba nie wystarczy, co? No nie. Okej. Na razie niech się flota rozwija. O, też mam, jak widzę, już sporo żywności, więc spoko. I stwórzmy mur obronny w tym miejscu. I w tej chwili nie powinni się przedostać moi przeciwnicy. No, mam taką nadzieję. No, chyba że z tej strony. Dostaje się przed... No, ty nie! Jeny! Ty pracuj! O, i... Składzik.
Dobra. Jeszcze wydobywajmy trochę żywności. I to powinno na razie wystarczyć. Może ona się przedostać, czy nie za bardzo? Ale może moja konica to sprawdzi. Ale raczej nie powinny się przedostać. Ani z jednej, ani z drugiej strony. Dokładnie. Tak samo tutaj. Nie ulepsza się jeszcze, dobra. Chyba się gubią. Nie wiedzą, co się dzieje, raczej się nie da przedostać, dobra. O kurczę, zablokowali się. No nie! W tej kampanii coś przyjaciele mojej kompanii. Lubię się blokować. No co chwilę ktoś się blokuje. Serio. To wezmę. To za chwilę wezmę. Stworzę jeszcze może dwóch osadników, którzy pójdą, albo trzech nawet, którzy pójdą tutaj zbierać to. Wy może przestańcie już tutaj zbierać to drewno. Tylko może jeszcze przy okazji zniszczcie tego niemiłego słonika, który może mnie zaatakować bez powodu. Nawet. Odsunąć się, odsunąć. Jeszcze raz. I pięknie. I zbierajcie drewno tutaj, w tej chwili. O! Cześć! Gdzie to się idzie? Z niego jest naprawdę sporo żywności. Ale żywność mi akurat ze zwierzyny nie jest w tej chwili za bardzo potrzebna. Wy możecie iść już tutaj na złoto, jeśli przejdziecie. A gra mówi, że przejdą, więc spoko. I dodatkowo jeszcze ty straciłeś swoje gospodarstwo. Tak samo i ty, ale nie wydobywaj z jego gospodarstwa, bo to ci nic za bardzo nie da. Tak samo ty nie idź na inne gospodarstwo, bo to też ci nic za bardzo nie da. Każdy musi mieć jednak swoje gospodarstwo, to jest ten ból. Nie mogą korzystać z tych, gdzie już inny osadnik pracuje. Okej. Flota się rozwija. Spoko, ten nie pracuje. Spoko. Nie, nie spoko. I ulepszymy atak. I stworzymy łuczników. Chociaż czy łucznicy będą atak mi teraz potrzebni. A dobra. Niech będzie. O! Wrona tutaj niech będzie ze statków trochę. Patrzcie, jaki milutki pan postanowił na nas napaść. Oni mają łuczników na rydwanach. To jest śmieszne. Izumo. Grecja, Babilon, Asyria. Gdzie tu jest sens, to nie wiem, ale widać, że gra uznaje, że jest w tym sens. Więc nie będę się kłócić. Mimo, że to sensu kompletnie nie ma, ale dobra. Kolejni tutaj postanowili mnie napaść. Przydale. O. Też by się przydało za chwilę stworzyć akademię. Może niech to będzie tutaj. Będzie bliżej do osiągnięcia mojego celu. I z tego co widziałem, Yamato nie może tworzyć balist. I to się równa, że nie może być Hetopolis. Mogą być tylko katapulty. Więc tu jest trochę ograniczenie. Dosyć spore. No bo balisty są naprawdę dobrą jednostką, a Yamato jej posiadać nie może.
Za to może mieć konników łucznych. I może zacznę już od zbudowania tego. Tego jeszcze nie mam. I złoto będę wydobywać powoli. Ej! Ej! No ej! Nie ma tak! Kurka wodna. I ten znowu. Swoje. I nie obronię. Nie obronię, nie obronię. Aha. Ale muszę lecieć na moich osadników. To jest ich cel. Ich cel życiowy zniszczyć moich osadników. No czemu kurczę nie? No nie! Czemu ja to robię? Dobra. Teraz by się wypadało jakoś to rozdzielić. Wy może płyniecie tutaj. Tutaj będzie obrona przed tymi. Więc przydałoby się jeszcze jeden statek. Przechodzimy do kolejnej epoki. Tworzymy sobie łuczników. Wy możecie wracać do pracy. I... was się nie spodziewałem. Ej, ten przeciwnik mnie zaskakuje coraz bardziej. Ostatnio nie tworzył rydwanów. Więc co, o co biega? O, ja już nie rozumiem. Nagle postanowił być mądrzejszy i tworzyć silniejsze jednostki. No dobra. No dobra, łuczników też nie miał. Więc albo po prostu przeciwnik jakoś w poprzedniej misji postanowił w ogóle nie myśleć, albo po prostu teraz nagle postanowił zrobić tak, żeby mi zrobić na złość. Żeby podczas nagrywania było ciężej. I na razie mu wychodzi. Dobra, tworzymy kolejną wersję łuczników, czyli łucznicy... O kurde, dużo was. A ten statek mi zaraz zatonie, więc wypadałoby go naprawić. I zacznę już tworzyć ciężką piechotę. Zniszczenie i moc. O to właśnie chodzi. Zniszczymy wszystkich. A tutaj mi się przyda obrona, zdecydowanie. Zdecydowanie. No fraja, że nie widzisz, że... Zabić, zgnieść, rozwalić wszystko. LOL! To jest bez sensu! No... Jak mówię, nie spodziewałem się tego. A tak? Tutaj jest zły pan. Kurczę, zostaw ich! Frajerę. Obrona to się przyda. Zdecydowanie. Bo kurczę, co się dzieje? Co? Więcej. Mogłem się tego spodziewać. Nic mi pewnie nie zrobił. O Boże. O kurczę, aż katapulty tutaj sprowadzili. Ale chyba nic się nie stało, co? Chyba nie.
Nie wiem. Ale zróbmy coś takiego, że będzie ogień. Moje noski będą potężniejsze. Chyba nie, to nie jest chyba to, o czym myślałem. To jest tylko, żeby zwiększyć zasięg. Ale też dobrze. O, nie ma złota. To w takim razie zbierajcie tutaj trep. Mam nadzieję, że wystarczy mi na stworzenie tych jednostek, które bym chciał. Jeśli nie, to będę musiał pójść dalej po złoto. Ale to już się zobaczy. A no chodź, no chodź. Mogę już tworzyć konników hucznych, ale na razie nie mam ochoty na to. Zabić hucznika, który idzie prosto na nasze sidły. Wy już też skończyliście pracę, widzę. Mogę też ich ulepszyć, ale nie. Muszę ulepszyć tej hoplitów do falangistów. I też centaurionów nie można tworzyć w Yamato. Tak mi się wydaje. W sumie to zabraknie mi trochę. Więc będę mógł usunąć paru, więc pewnie będę mógł ulepszyć. Dobra. Nawet... Dobra, w takim razie już usunę niepotrzebną ilość, czyli zostanę 2, czyli będę miał jeszcze trochę złota. Dobra, spoko. Mogę nawet to ulepszenie zrobić. Albo nie. Poczekam jeszcze chwilę, bo może nie będzie to działać, jak bym chciał. Tutaj... niech się może stworzą jeszcze z 2 statki. I za chwilę rozpoczniemy napaść na przeciwnika w końcu. O! O! Przyszedł ten z drugiej strony. No u niego byli oni. U brązowego... O. Co? Okej. Okay. Nie mam pytań. No on ma tu jeszcze to swoje mięso, które mi się niestety już nie przyda. Masz maksymalną liczbę poddanych. Czyli, dobra, stworzy się ten hoplita, spoko. To ja bym chciał jeszcze zrobić celność. Celność. Z całą pewnością celność. I przydałoby się większy atak, jeśli bym mógł. Ale to już ewentualnie potem. Teraz się zastanawiam, z której strony najpierw zaatakować. Skoro tutaj mam ogrodzone wszystko, to raczej najpierw zaatakuję tych przeciwników, myślę, że żółtych. Tak, celność zdecydowanie mi jest potrzebna w tej chwili. Dobra. Ta celność zwiększona. Zobaczmy teraz, jak to wygląda z tym. Mogę ich stworzyć. Tak samo mogę stworzyć... Nie, nie mogę. Nie mogę sobie zwiększyć ataku, niestety. No ty, cwaniaczku! O, ten ma cela. Widzę. Też ulepszonego. Aha. To się skończy fatalnie. Dobra. I... Myślę, że czas atakować. O! Oni mają ciężką... piechotę? I mieli ostatnio.
Nie wiem, co się tu dzieje, ale się dzieje. Nie mam pytania. Po prostu ja to już zostawię, ja to wygram po prostu, jak zwykle. I będzie po misji. Będę też produktował sporo statków, jak mi się zniszczą. I doprowadzę tą misję do końca. O, to jest ten statek, który mi przywiózł wrogów. Zniszczę go. Tak sobie. Jeśli trafią? Nie trafili. Ale teraz już powinni. Mam tą cenę już ulepszoną. Wszystkie siły raczej bym chciał tutaj. Więc może jeszcze was tutaj wezmę. Zaczniecie mi tutaj niszczyć wioskę wroga. Ten we mnie strzela. Wypadałoby jednak tutaj z nimi nie igrać. I ten tutaj atakuje jakby co. No nie. O, wy sporo zadajcie obrażeń, widzę, jeśli chodzi o rydwany. Dobra. Więc wy będziecie tutaj bardzo dobrzy. I dobra. Burzymy mury i wyjdziecie do akcji.